Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Z tej strony oczywiście ja, czyli Hizashi. Nagrywam ten odcinek oczywiście z mojej flagowej serii, czyli z bójkowego gospodarstwa z Farminga 19 na mapie Don Diego po moim edycie do Farminga 19, czyli w wersji 2.1.2.5. I moi drodzy, witam Was oczywiście. Jest to odcinek, który jest nagrywany zaraz po tym odcinku, który nagrywałem w poprzednim tygodniu. Który publikowałem w poprzednim tygodniu, który zakończył się crashem i nagrywam go w zasadzie 10 minut po tym, jak nagrywałem tamten odcinek. Na tamtym odcinku był gościem Hiszpan, a ja dzisiaj jestem tutaj teraz sam ze względu na to, że Hiszpan poszedł nagrywać jakieś rzeczy na swój własny kanał, więc moi drodzy, ja osobiście teraz, moi drodzy, biorę się za plany. Mam takie, że dzisiaj pobawimy się w tartaku. Kosimy kilka drzew i, moi drodzy, będziemy sobie te drewno wywozić na handelek, ponieważ dawno nie było roboty w tartaku, a ja, moi drodzy, nagrywam ten odcinek też ze względu na to, że chcę zobaczyć, moi drodzy, czy mi się znowu ekrany wywalą, bo już mi się tak raz zdarzyło dzisiaj. No i pod koniec nagrywania odcinka, moi drodzy, wywaliło mnie do pulpitu, więc chcę zobaczyć, czy sytuacja znowu po godzinie półtorej się powtórzy. Zmieniłem nieco ustawienia karty graficznej, zmieniłem ustawienia odświeżania. Ustawiłem odświeżanie na 60 Hz. Było 59, nie wiem dlaczego, ale Windows sobie ustawił 59 Hz odświeżania na pulpicie. Pierron wie dlaczego. Pierron wie dlaczego, ale tak miałem. Miejmy nadzieję, że to odświeżanie, które teraz ustawiłem, pomoże mi rozwiązać moje problemy z akrzydem i z farmingiem. No a my, moi drodzy, jedziemy sobie teraz autem do tartaku, zajedziemy sobie na tartak i będziemy sobie ścinali drzewa. Zobaczymy, jaka będzie płynność. Wyłączyłem też opcję procentów płynności graficznej, jeśli chodzi o ustawienia Advanced Custom Settings. Czyli wyłączyłem z 20% na wyłączony ten moduł do tak zwanej płynności ruchu kamery. Nie wiem, czy to od tego gra mi przy autozapisie świrowała pawiana, że dostawałem przycinek i tańczyłem jak debil. Więc, moi drodzy, może to też miało gdzieś tam wpływ. Tą funkcję też wyłączyłem. I, moi drodzy, wracamy jakby do ustawień pierwotnych, które były. Nie wiem tylko, jakie przed formatem, bo jak dobrze wiecie, miałem formata parę dni temu. To nie wiem, jakie były parametry odświeżania, częstotliwość odświeżania na monitorach, ale powinno być 60 Hz, więc, moi drodzy, o, akurat pociąg jedzie, więc, moi drodzy, zobaczymy, co się teraz będzie działo. Generalnie moim celem nagrania tego odcinka jest to, aby, moi drodzy, ten odcinek sprawdził mi, czy znowu mi komputer zacznie świrować po mniej więcej godzinie nagrywania. Powiedzmy tak, koło godziny zaczyna mi świrować, więc, moi drodzy, będziemy nagrywać tyle, ile się da do godziny 22. I zobaczymy, czy znowu wywali mnie do pulpitu, czy też nie. Bo jeśli mnie wywali, moi drodzy, ten odcinek nie będzie opublikowany, a jeśli mnie nie wywali, to ten odcinek będzie na przyszłą sobotę, czyli nie na teraz, to będzie ta sobota. Bo dzisiaj mamy czwartek, jutro jest siódmy, czekajcie, piątek jest siódmy, ósmy, sobota to jest ten odcinek, który nagrywaliśmy z Hiszpanem, on jest na 8 maja, natomiast ten drugi będzie na gdzieś koło 15 maja, nie wiem dokładnie, nie chcę mi się teraz sięgać do kalendarza, ale ten drugi odcinek będzie mniej więcej właśnie gdzieś koło 15 maja, tyle ile wypadnie, jeśli chodzi o sobotę. I miejmy nadzieję, że ten odcinek będzie właśnie na taki czas, to co teraz nagrywam. A dzisiaj, moi drodzy, będziemy się bawić w tartaku. Jako że tartak mam pełny, zaraz wam pokażę, że w tartaku mamy pełno wszystkiego. Mamy, że tak powiem, full wypas. No to, moi drodzy, tam naprawdę nie będę musiał nic dodawać, bo palety mamy, wszystko mamy. Oczywiście jakieś zapotrzebowanie mi na serwer wbiło. Nie wiem, na bawełnę lub na coś, zaraz zobaczymy na co. Na co mi zapotrzebowanie wpadło. Zaraz sobie zobaczymy, bo może pod koniec odcinka będziemy się i tym zajmowali, że
zawiezimy do bioelektrowni jakieś zapotrzebowanie na coś tam. Więc zobaczmy sobie może na początek, gdzie i na co jest zapotrzebowanie. Tak, bioelektrownia. A zapotrzebowanie mamy na... Wydaje mi się, że albo bawełna, albo na wełnę. Dobra, czekajcie, zaraz zobaczymy. Bawełna. Not. Aha, na wełnę mamy zapotrzebowanie, moi drodzy. Na wełnę mamy zapotrzebowanie, także jest wełna w dobrej cenie. To może pojedziemy sprzedać wełnę, ale najpierw, moi drodzy, zadanie, które sobie zaplanowałem na ten odcinek, czyli, moi drodzy, będziemy sobie ścinać drzewa. Jako, że pogoda jest no, zajebista w sam raz do tego, to będziemy sobie drzewa ścinać. Zetniemy sobie tak z 5 drzewek, 5-6 drzewek. Załadujemy je na traka, tamtego traka, którego tutaj widzicie. I pojedziemy je wywieźć do tartaku. Tam, gdzie mamy tartak jako skup, drewna. I tam sobie, moi drodzy, pojedziemy. A na razie, moi drodzy, jedziemy tutaj na nasz lasek, który mamy tutaj pod tartakiem. A się śmiechu warte, bo tak, tu jest tartak, mamy dwa tartaki na tej mapie. Dla tych, co nie wiedzą, tu jest pierwszy tartak. I ten tartak pozwala nam, moi drodzy, nasze drzewa po prostu sobie ścinać i robić z tego deski oraz palety. Tutaj ten tartak, z którego ja wyjechałem, ten budynek, to jest oczywiście na robienie desek. Takich desek, jak tutaj widzicie, jedną paletę z resztką desek. W zasadzie z jedną deską, można by powiedzieć. No i tutaj ten drugi budynek, przy którym ta paleta leżała, to jest właśnie ten budynek, na którym możemy robić puste palety. No, a my na razie, moi drodzy, zjedziemy sobie tutaj tego lasku. I zaraz będziemy, moi drodzy, tutaj te drzewa ścinali. Dobra, włączmy sobie oświetlenie. Ja jeszcze na polu 25 puściłem pracownika. Pracownik robi mi głęboszowanie. Tam będzie głęboszowanie, bo jak pamiętacie w tym odcinku zeszłego tygodnia, który nagrałem. Ja niestety, no niestety tam potem było widać pulpit, bo mnie po prostu wywaliło do pulpitu bezczelnie pod sam koniec odcinka. Więc, moi drodzy, tam... Moi drodzy, jak dobrze widzieliście, my skończyliśmy kultywować pole, albo raczej głęboszować pole 25, 26. No i miałem przygotować sobie głęboszowanie pola 25, dlatego tam poszedł pracownik na tamto pole. I to tak, moi drodzy, mniej więcej na razie wygląda, że takie są plany na pracę. Teraz sobie, moi drodzy, weźmiemy od razu... Weźmiemy sobie, ustawimy od razu. Czekajcie, gdzie to tu jest? To będzie chyba pod Y, ale ja nie mam tego, a nie jest tutaj. Długość, dobra, to jest tak, Y. Dobra, raz, 2 metry, 3 metry, 4 metry, 5 metrów. Dobra, ustawimy na 5 metrów te płody, myślę. No i, moi drodzy, bierzemy się za koszenie, bo no, szkoda czasu, tak? Jak widzicie, tutaj tych drzew jest naprawdę sporo. My możemy sobie już pomału ściąć nasze pierwsze drzewo. Zetniemy tych drzew kilka. Coś tu niecoś zarobimy na tym drewnie. Oczywiście, moi drodzy, ja mógłbym po prostu, wiecie, no... ogarnąć to w ten sposób, że ja bym nie ścinał tego drzewa, tylko bym je do fabryki zawiózł, tak? No ale... Dobra, weźmy sobie to nasze drzewo. Wywalmy je sobie gdzieś tutaj. Dobra. I teraz je wywalmy na drogę. O, akurat mi to pasi. Wywalmy je od razu na drogę. Ja sobie je tutaj... O. I teraz bym może tak pojechał. Koło tego. I teraz, moi drodzy, obróćmy je bokiem. Wyciągniemy je trochę tak, żeby ono nam się bokiem obróciło. Nie wiem, czy to się w ogóle uda. No niestety nie bardzo. Wolno je w ten sposób ogarnąć. Dobra, i teraz... O, i teraz może... No będziemy sobie to na drogę sypali. Te drewno wlamy sobie tutaj na drogę. O, i teraz, moi drodzy...
proszę, mamy po 5 metrów nasze drewniane towarzystwo. I tu jeszcze zostanie nam końcówka, to będą takie, o to proszę, nie? O i proszę, liście, liście dokoszone i o takie, widzicie, takie kikuty jeszcze małe zostają. I kikutów tak naprawdę nam tutaj już nic nie wypadnie. Także moi drodzy, tutaj będę musiał sobie jeszcze podjechać jakimś vanem albo czymś, żeby zebrać te drobne kawałki. Ale te drobne kawałki to ja sobie tam już potem, moi drodzy, na spokojnie pozbieram. Tu jeszcze będą oczywiście korzenie do wykoszenia po tych drzewach, ponieważ tutaj przyjdą tutaj, moi drodzy, nowe drzewa tutaj będą na tym zasadzone. Bo jak wiecie, mam tutaj pod tartakiem sadzonki, więc one tutaj, nowe drzewa na pewno będą tutaj zasadzone. Plan jest taki, żeby przyszły tutaj nowe drzewa. Będzie tutaj znowu oczywiście ta plantacja rozbudowana. Plan jest taki, żeby tutaj było tych drzew jak możliwie, jak najwięcej. Bo tak jak mówię, jest to kasa, którą warto robić. No nie ma to może tyle kasy, z tego nie ma, jak na przykład z soi, czy z upraw, czy też ze skupów. Moi drodzy, i jeszcze dzisiaj jedną rzecz, którą mam w planie, mam tylko nadzieję, że mi się nie zesra wszystko safe. Będę chciał, moi drodzy, postawić turbinę wiatrową, ale nie będę stawiał tej turbiny na swoim gospodarstwie, tylko przełączymy się, moi drodzy, na gospodarstwo, które się nazywa... Czekajcie, jak to... Aha. Tak, pomyślę, bo dobra, pomyliłem klawisze. Przełączymy się na gospodarstwo komunalne i tam, moi drodzy, kupimy turbinę. Kupimy turbinę, może kupimy jeszcze jakieś lasy. Zobaczymy, jak to będzie, bo moi drodzy, chciałbym bardzo przetestować, a niestety, jak dobrze wiecie, jestem tutaj na serwerze głównie sam. Niestety chłopaki tu tak trochę za rzadko tu wpadają. Miał tu być Jorguś, no ale niestety miałem z nim grać, moi drodzy, ostatnio, ale Jorguś ma jakieś problemy sprzętowe i niestety zagranie z nim jest na razie niemożliwe. Nawet jego własne seria, nie wiem, moi drodzy, ale prawdopodobnie w tym tygodniu nie będzie w ogóle odcinka na jego kanale, więc wszyscy ci, którzy czekają na odcinki na kanale Jorgusia, no to moi drodzy, musicie się wstrzymać, na razie wstrzymać konie, ponieważ no niestety Jorguś na razie nie będzie chyba nagrywał, bo nie ma, bo za bardzo nie ma za bardzo na czym nagrywać i tutaj jakby, no ja współczuję Jorgusiowi, bo jednak dziesiątka jest dosyć kapryśnym systemem i to, że on nie może nagrywać, jest to spowodowane tym, że u niego po prostu coś, komputer po prostu odwala mu pawiana. Dobra, a my się tu wycofamy, czekajcie, tu się wycofamy i tu sobie będziemy te nasze towarzystwo ogarniać. Sobie tutaj teraz podniosę to w ten sposób. Oj, moi drodzy. Co jest? No co jest te? Co ty mi tu odwalasz? Ty mi tu odwalasz? Aha, dobra, teraz powinno być ok. No już dwa drzewa mamy ścięte. Tych drzew chciałem ściąć 5, więc mamy ścięte 2, zostały nam jeszcze 3, myślę, jeszcze 3 drzewka byśmy sobie ścięli. Widzicie, no trochę tutaj burdel się niestety robi, ten burdel ja sobie ogarnę. Powiem wam szczerze, też złe auto wybrałem, bo miałem nie przyjeżdżać tu osobówką, tylko miałem tutaj przyjechać, moi drodzy, miałem tutaj przyjechać vanem, żeby te pniaczki powybierać, jakieś tam drobne kawałki. No więc trochę, moi drodzy, no pola miłem, no ale dobra. Potem najwyżej sobie tutaj pojadę osobówką po vana i ewentualnie vanem się tu jeszcze przejadę. Moi drodzy, no bo powiem wam szczerze, jestem z deka wkurzony na to, że znowu system robi sobie ze mnie jajca. Ja wam powiem szczerze, ja nie lubię tej dziesiątki i chyba nic się nie zmieni, no ale jestem skazany na Windows 10. Bo Windows 7, bo tak jak mówi większość ludzi, nie jest zbyt niebezpieczny. A druga sprawa, no... dużo mówić, no ale dziesiątka, no jednak nie wiadomo, jak długo jeszcze Windows 7 będzie wspierany. Ja generalnie na dziesiątce siedzę tylko dlatego, że mam gry na Steamie, bo
Gdyby nie Steam, to może bym jeszcze powiedzmy z 10 lat posiedziałbym jeszcze na, no wiecie, na siódemce, no ale niestety, moi drodzy, co myśmy tu narozrabiali teraz. No dobra, zobaczymy, czy uda mi się z tego wykaraskać jakoś. Raczej będzie z tego tytułu lipa. No dobra, spróbujemy to jakoś. Zobaczymy, co się teraz będzie działo. Można powiedzieć, że oberwaliśmy w kabinę. I dobra, spróbujemy to ściąć. W sumie nie ma tego złego, moi drodzy, co by na dobre nie wyszło. Szkoda tylko, że od tego drzewa mogliśmy zginąć. Prawdopodobnie w realu tak by się stało. Więc, moi drodzy, no tutaj zaraz wszyscy ci, co jakby patrzą na to pod kątem realistycznym, jeśli chodzi o farminga, no wiem, moi drodzy, zdaję sobie sprawę, że zlamiłem i prawdopodobnie doprowadziłbym do własnej śmierci, prowadząc taką maszynę w realu. Więc tutaj od razu mówię, że jeśli ktoś z was ma słabe nerwy, no to, moi drodzy, no niestety. Cenzurował tego nie będę, co się teraz stało. I wiem, że muszę inaczej ustawić się do ścinania tego drzewa. Bo jak ono mi znowu spadnie na tą samą stronę, no to, moi drodzy, trochę będzie kapa z grzywnią. Będzie trochę kapeć z grzywnią. Także tutaj, moi drodzy, od razu mówię, tak, ja jestem tego świadom, że to tak, że źle postąpiłem. Więc no tutaj od razu mówię, żeby nie było potem niepotrzebnych rzeczy. Zdaję sobie sprawę z tego, że powinienem był to zrobić nieco inaczej. Dobra, podniesiemy sobie to w ten sposób. Dobra. No i teraz pytanie, na którą stronę to drzewo opadnie. Próbujemy zrobić tak, żeby opadło na tą. Spróbujemy je pociągnąć. O, to mi nawet pasuje. No jak to drzewo teraz poleciało, słuchajcie, to mi nawet pasuje. Weźmy sobie je, spróbujmy trochę podnieść. Patrzmy, czy dałoby radę je trochę podnieść do góry. Chyba trochę nie bardzo, bo tu jest spadek. Dobra. Dobra, one nam tutaj będą spadać, te kłody pod koła. Ale jak widzicie, robota idzie, także trzy drzewa już mamy ścięte. Jeszcze nam dwa zostały, moi drodzy, i za chwilę będziemy jeszcze, moi drodzy, robić inną robotę, czy pojedziemy sprzedać te wspomniane nasze tutaj, oczywiście, może nie tyle wapienko, co pojedziemy sprzedać te nasze, tą naszą wełnę. Za wełnę trochę kasy zarobimy. Myślę, że tak sobie pomału będziemy ogarniać. Oczywiście, zanim pojedziemy sprzedać tą wełnę, moi drodzy, to najpierw ja tutaj przygotuję to, co ściąłem, czyli pozbieramy te wszystkie rzeczy. Czy jedziemy tu z powrotem vanem zamiast autem osobowym, zbierzemy sobie pniaczki i tak dalej, moi drodzy. A właśnie tak a propos, jak już sobie w ogóle, moi drodzy, gadamy, jak już sobie tak w ogóle gadamy, to wiecie, że, moi drodzy, że na Modhubie pojawił się teraz, bo to niby był jakiś oficjalny, ja się dowiedziałem potem od jakiegoś pana, że był oficjalny dzień Star Warsów, wczoraj to chyba było. Dzień przed tym, moi drodzy, pojawiła się aktualizacja. Znaczy aktualizacja, pojawiła się modyfikacja na Mojave. Nie wiem, czy wszyscy czy wy śledzicie w Mojave, czy też nie, ale na Mojave pojawiła się modyfikacja, która dodawała zamiast pił łańcuchowych możliwość skorzystania z miecza świetlnego do ścinania drewna. Powiem wam szczerze, że śmiesznie to wyglądało. Mieliście do wyboru miecze świetlne w trzech kolorach. Ja osobiście z tej modyfikacji, ja sobie ją tylko przetestowałem, ale powiem wam szczerze, na moim kampanii ja bym tej modyfikacji nie zastosował. Nie widzę po prostu jakby, nie widzę jakby sensu, tak, na tą modyfikację. Więc ja bym jej raczej u siebie na mojej kampanii nie zastosował. Natomiast, no jeśli ktoś z was
chciał zostać Jediem leśnictwa, to moi drodzy, jak najbardziej polecić mogę tą modyfikację. Ona waży jakieś 2 MB. Macie tam 4 do wyboru piły, w 4 kolorach. Macie tam do wyboru piły w formie mieczy świetlnych. Więc jak ktoś chce zostać Jediem leśnictwa, to moi drodzy, jak najbardziej dla takiej osoby ta modyfikacja jest przeznaczona. Osobiście ja nie skorzystałbym z tej modyfikacji. Nie widzę na niej zastosowania na mojej farmie i tutaj jakby zostawiam jakby tą kwestię, czy byście grali, czy też nie. Zostawiam to wam. Ja osobiście niestety tej modyfikacji bym nie zastosował, albo niestety, zależy jak kto na to popatrzy. Generalnie rzecz biorąc, jest to modyfikacja, która dla mnie nie jest zbytnio użyteczna i powiedziałbym, że jest to bardziej taki bajerek. Jeśli ktoś lubi tego typu tematykę, czyli Gwiezdne Wojny, do tego powiedzmy, nie wiem, tam pograć sobie w Farminga, plus do tego Gwiezdne Wojny, plus tego, to moi drodzy, no ja wam mogę polecić, chcecie, korzystajcie. Natomiast dla mnie osobiście jest to modyfikacja, która nie ma żadnego sensu, przynajmniej pod kątem takim, że ja nie widzę jakby dla siebie zastosowania dla tej modyfikacji. Byłaby to raczej modyfikacja, która byłaby dla mnie potraktowaniem trochę Farminga żartem. Fajny pomysł, okej, doceniam, czyli doceniam pomysły autora, bo naprawdę autor pewnie tutaj chciał, żeby tutaj jakby uczcić Dzień Star Warsów, okej, chwała mu za to, ale powiem wam tak, ja na swojej farmie nie widzę sensu na tą piłę, a raczej na ten miecz świetlny, bo to działa jak piła do drewna, także moi drodzy tutaj, o kurde, dobra, trochę to podniosę do góry. Także moi drodzy, tutaj jakby zostawiam tą kwestię wam, będziecie chcieli z tej modyfikacji skorzystać. Ja osobiście, tak jak już powiedziałem, dla siebie nie widzę sensu, aczkolwiek fajność modyfikacji doceniam. Tutaj jakby zostawiam to wam do oceny, czy będziecie chcieli sobie z taką modyfikacją pograć. Ja osobiście pobawiłem się tym 10 minut i powiem wam szczerze, moja satysfakcja i moja ciekawość tej modyfikacji została w pełni wyczerpana. I tak bym określił tę modyfikację. A poza tym, tak jak powiedziałem, ta modyfikacja działa dosłownie tak, jak zwykła piła. W tym, że zamiast normalnych wiórów i normalnej animacji, po prostu to jest jak to. Ja bym to nazwał jeszcze złośliwie, jakbym miał powiedzieć złośliwie, co to za modyfikacja, to powiedziałbym, że jest to laserowy nożyk, bo tak mógłbym to jeszcze, żeby tak bardziej, wiecie, komediowo, trochę bardziej dowcipkowo to ująć, to bym powiedział jeszcze, że to jest coś w rodzaju laserowego nożyka, ten miecz świetlny. Oczywiście zaraz pewnie fani Star Warsów mnie zaraz zjadą, może przynajmniej trochę więcej widzów będę miał na kanale, albo coś w ten deseń. Nie wiem, ja sobie po prostu żartuję z tego. Ale modyfikację doceniam, autora modyfikacji doceniam, pomysł niezły, aczkolwiek niestety ta modyfikacja jest nie dla mnie, ponieważ ja, no tak jak już powiedziałem, nie widzę zastosowania tej modyfikacji na mojej farmie, natomiast sam pomysł jak najbardziej polecam. Sam pomysł dla tego, kto się oczywiście tym bawi, polecam jak najbardziej. Jeśli ktoś z was naprawdę będzie chciał sobie w tą modyfikację pograć, to jak najbardziej jest to fajna modyfikacja dla was. Ja tej modyfikacji na dedyku nie mam. Ja już uznałem, że na dedyka nie będę tej modyfikacji wrzucał. Będę tej modyfikacji na dedyka wrzucał. Nie ma to w moim przypadku niestety albo istoty sensu. Więc tutaj jakby sensowność tej modyfikacji u mnie niestety się nie sprawdzi.
Także moi drodzy, tutaj jakby zostawiam tą sprawę Wam, jeśli chodzi o notyfikację. Ja natomiast, moi drodzy, wolę jednak korzystać z tego, co tutaj mam, więc zmiana modyfikacji na tej kampanii raczej nie wejdzie w grę. Jeszcze ewentualnie może coś tam wyleci, coś wyleci, jakaś kosiarka czy tam coś, moi drodzy, bo w planach mam jednak zrobić gospodarstwo w stylu dżonglerowskim. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo tak jak mówię, moi drodzy, chciałbym dobry kombajn John Deere'a, może prasę John Deere'a, w zasadzie wszystkie maszyny, które by się dało, to fajnie by było, żeby miał John Deere'a. Może bym wtedy właśnie na swojej serii jakby wykorzystał markę John Deere, w sensie, żeby jakby tutaj, no wiecie, żeby sobie tutaj, wiecie, pograć maszynkami John Deere'a. Oczywiście, moi drodzy, wiecie, nic na siłę, nic na specjalnie, ale mówię, jakby tak się trafiła okazja na jakąś dobrą modyfikację na John Deere'y, to ja, moi drodzy, bym sobie przygarnął. Tylko z tym, że, moi drodzy, szukam modyfikacji, które byłyby naprawdę lekkie, żeby nie ważyło to nie wiem ile, bo no wiecie, moi drodzy, przy tym, jaki mam komputer, no jednak nie mogę sobie pozwolić na zbytnią burżuazję, jeśli chodzi o kwestie, jeśli idzie tutaj o kwestie wielkości modyfikacji, no niestety na to sobie pozwolić jakby nie mogę, żeby te modyfikacje nie wiem ile ważyły. Na to mi niestety po prostu nie pozwala jakby wydajność mojego kompa i tutaj pewne rzeczy no niestety są nie do ogarnięcia jakby, nie? Patrzcie, jak się drewno zbugowało dziwnie. Dobra, no to, a dobra, dotnijmy jeszcze jedno drzewo i, moi drodzy, będziemy sobie jechali po vana. Przejedziemy sobie tutaj vanem, a w międzyczasie przygotujemy to drewno do wywozu, do transportu, to które tutaj mamy, a potem pozbieramy te wszystkie kawałeczki, tam będą gdzieś jakieś kawałeczki właśnie takiego niedociętego drewna. No dobra, to sobie teraz weźmy, moi drodzy. Okej, okay, weźmy sobie teraz. Dobra, bo ja tutaj chyba źle teraz podjechałem. Muszę tak z deka wycofać. Widzicie? O! I teraz bym sobie zgarnął lewe albo prawe drzewko. A, prawe drzewko, dobra. Okay, tylko mam chyba źle ustawiony ten cały odcinek i on by musiał być troszkę bardziej, o, w ten sposób. Trochę bardziej może tak. I teraz zobaczymy, czy on mi teraz pyknie. Jest, pyknął. Dobra. I teraz, moi drodzy, spróbujemy tu się wycofać, tak żeby to drzewo sobie tutaj wywrócić. Dobra, ok. Weźmy sobie, dajmy tak jakoś. Wiecie? O, może coś w tym deseń. Weźmy to trochę do góry. Dobra, weźmy sobie tak. O, proszę. Poszło w ten sposób. I została nam góra. Kwiat drzewa. Też. O, i taka mała gałązka. Dobra, do ścinania drzewa byłoby na tyle. Teraz jeszcze tak, pojedziemy sobie po vana, ale zanim pojedziemy po vana, moi drodzy, to sobie tutaj te drzewo załaduję na lawetę. Załadujemy sobie drzewo na lawetę i weźmiemy sobie lawetą to drzewo.
Laweton do drewna oczywiście. Jak widzicie, trochę tutaj drzew leży. Niezły tu się burdel zrobił. Odstawmy sobie tą maszynę. Zaraz sobie weźmiemy normalną lawetę. Dobra, aha, ja jeszcze będę potrzebował oczywiście wana do wywiezienia tych wszystkich tych wszystkich tutaj kawałków. Tu jak widzicie, o, jak widzicie są te oczywiście tutaj sadzonki. Także jak to pole zostanie ścięte, to moi drodzy, będziemy sobie sadzili drzewa. Na pewno taki odcinek sadzenia drzew się pojawi. Nie wiem jeszcze tylko kiedy, ale plan będzie, żeby taki odcinek też się pojawił. Dobra, to tak, podstawimy sobie teraz tą maszynę. Pojedziemy sobie autem po wana. Przyjedziemy sobie tutaj vanem, a potem, moi drodzy, zbierzemy tak to drzewo całe, zbierzemy sobie poszczególne tutaj nasze rzeczy, czyli pozbieramy sobie jeszcze też, moi drodzy, te korzenie, powycinamy. Dobra, ja sobie teraz tak tego towarzysza wyciągnę od razu, bo nam będzie potrzebny tak ten trak, jego sobie musimy wziąć. Skaniula na drewno, sobie ją weźmiemy. Wyjedziemy sobie naszą skanią na drewno. Kania chyba RK, jeśli mnie pamięć nie myli. Ja ją mam jeszcze z czasów Farminga 17. Ja ją miałem, jak pamiętacie, jak grałem chyba poprzednim razem na Dondiego, to bodajże tą skanię miałem. Potem ją miałem na Faktory Farm, ale miałem ją krótko na Faktory Farm. A dzisiaj, moi drodzy, ta skania powraca. Mam dwie sztuki tej skani. Pierwsza skakanka to była wersja na... Opierona, słuchajcie. Opierona. Tu mam wyjechać, żeby się nie zawiesić. Dobra, udało się. Teraz, moi drodzy, sobie tutaj włączymy od razu ładowanie naszego drewna. Słuchajcie, chyba pod D było ładowanie. Zobaczmy sobie, czy to nam będzie to drewno ładował, czy też nie. Jo, już nam je ładuje, także zbiera nam to drewno, to mnie cieszy. Jak widzicie, jest trochę tego drewna do zebrania. No tu jeszcze jakieś ikuty zostaną, takie drobne kawałki, bo on niestety, no dlatego właśnie, moi drodzy, ja ustawiłem tam konkretną wielkość tego drewna, żeby ono nam się nam ładnie zebrało. Widzicie? Chyba muszę z deka obrócić. Widzicie, bo tutaj coś mi nie do końca bangla to. Zróbmy tak, i teraz tak. B. A, pod Z. Dobra, i teraz rozładujmy sobie to drewno, tak żeby je poukładać. Niech nam animacja ta do rozładunku to ułoży. I za chwilę załadujemy to, ale ja muszę sobie zobaczyć pod menu, gdzie tu są ustawione strefy załadunku. Czekajcie, czekajcie, to był gdzie? Numpad. Al position, al switching. Aha, to jest tu numpad kropka. Dobra, czekajcie, numpad kropka, 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 to będzie chyba to. Dobra, pokaż mi pipe 1, dobra, jest. I teraz, moi drodzy, sobie załadujemy tu nasze drewno. O, i ładuje mi tam, gdzie od razu chciałem. Także ładnie, pięknie nam się to drewno tutaj załaduje. Teraz sobie poczekamy. O, proszę. Tego drewna chyba będą maksymalnie dwa kursy, to raczej nie będzie tego więcej. Tak mi się wydaje, że raczej więcej tego drewna nie będzie. Dwa kursy, może półtorej kursu z tego drewna będzie. Także, moi drodzy, tutaj jakby... O,
No i super. Tak, będą z tego dwa traki niecałe, także moi drodzy, trochę tego drewna jakby załadujemy, także nie powinno być tutaj jakby problemu, jeśli chodzi o drewno. Trochę go załadujemy. Tu jeszcze, moi drodzy, może by trochę weszło, ale ja myślę, że taka liczba drewna, taka liczba tych gałązek, ja myślę, że tyle nam spokojnie wystarczy. Więcej, moi drodzy, tego. Także pojedziemy sobie z tym za chwilę do tartaku. Ja jeszcze tutaj zobaczę, czy coś jeszcze może by nam tu weszło. Spróbujemy jeszcze, może jeszcze ze dwie deski, ze dwa kawałki, może by się jeszcze tutaj dało, moi drodzy, bezpiecznie załadować. Zaraz sobie zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze nam wejdzie tego drewna, czy to już jest koniec. O, proszę, jeszcze nam tutaj coś weszło. No i dobra, mamy drewno. Dobra, to teraz tak, ja sobie tutaj wycofam. Wyłożymy to drewno. Ja sobie tutaj wycofam, tak żebym do drogi dojechał. Żebym tak mniej więcej na równo stanął z tą nawetą. Ok, powiedzmy sobie o mniej więcej tak na drogę tutaj wyjedziemy. Teraz trochę do przodu. Dajmy sobie tą lawetę tak. No i dobra, wyładujemy całe to drewno. Całą tą lawetę sobie rozładujemy. Dobra, niech to drewno się tam nam rozładuje. Ok. Proszę bardzo, niech się nam ono ładnie rozładuje. O, proszę. Mamy tutaj ładną stertę drewna do zabrania. Czekajcie, ja sobie teraz zrobię miniaturkę. Żebyście sobie zobaczyli, zrobimy sobie miniaturkę właśnie z tym rozładowanym drewnem. Weźmy sobie teraz, moi drodzy, ja sobie ukryję chudy. Wiecie? Przejdziemy sobie teraz przez moduły. Włączę moduł. Mam nadzieję, że gra mi się nie zawiesi od tego. Dobra, mamy. I teraz, moi drodzy, sobie zrobię od razu miniaturę. Myślę, że o taką powiedzmy coś w tym deseniu. Czekajcie, jeszcze sobie włączę koguciki, żeby było zabawniej. Proszę bardzo. O i proszę, moi drodzy, mamy taką hałdę fajną brewna. No i moi drodzy, taka miniaturka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak na ten odcineczek. Tak jak mówię, jest to odcinek testowy. Odcinek, w którym sprawdzamy wydajność mojego klocka. Więc, moi drodzy, dzisiaj chcę, żeby ten odcinek miał godzinę, półtorej. I jak dobrze pójdzie, będzie to odcinek drugi, który dzisiaj nagrywam. Mam nadzieję, że to się wszystko ładnie, pięknie ogarnie. Dobra, tak, tutaj te moduły mam wyłączone. I teraz, moi drodzy, załadujmy sobie to nasze drewno. Powrotem sobie je załadujmy. Żeby on nam je ładnie załadował. Ładnie, pięknie nam, żeby je załadował. Żeby ono tam się fajnie, ładnie tutaj poukładało na naszej lawecie. Ale wydaje mi się, moi drodzy, że będziemy musieli ścinać następnym razem. Następnym razem będziemy musieli sobie to ścinać za pomocą, moi drodzy, za pomocą, moi drodzy, będziemy sobie to ścinali za pomocą piły, to będziemy ścinali, ale na 4-metrowe kawałki i zobaczymy, jak to się będzie nam układało na naszej lawecie. Jak widzicie, tutaj już jeden kawałek drewna mi leży bokiem. I jak na razie, moi drodzy, nie jestem w stanie sobie jakby tego tematu ogarnąć. Dlatego ja Wam radzę, następnym razem, jak będziemy sobie, moi drodzy, grali, ja sobie teraz to zepnę pasami. Zaraz pojedziemy te drewno wywieźć. Tak, ja widzę, że tutaj leży jeszcze jedna kostka drewna. Albo raczej jeszcze jeden kawałek drewna tutaj leży. Zaraz go spróbujemy chapnąć. Spróbujemy go tutaj chapnąć, ten kawałek drewna. Zobaczymy, czy... O, jest, skoczył nam, fajnie. I jak widzicie tutaj, moi drodzy, mamy załadowane kolejne drewno. Teraz tak, zepnę to jeszcze raz pasami, proszę bardzo. No i teraz, moi drodzy, sobie możemy pojechać. Druga metoda na ładowanie tego drewna, moi drodzy, to byłaby metoda na branie po prostu na widły i widłami po prostu podłożenie każdej belki.
No i teraz, moi drodzy, musimy pojechać tak w miarę bezpiecznie, żeby się nam udało. I zawieziemy sobie te nasze drewno. Tak, żeby się tutaj nie wywrócić. O, proszę. Pociągu na szczęście nie ma. Także możemy sobie jechać. O, proszę. No i moi drodzy, tutaj zaraz za laskiem mamy tartak, ten drugi. Tartak jako skup drewna. Powiedzmy skup drewna, niech będzie, żeby nie mylić z tartakiem. To moi drodzy, tutaj mamy właśnie skup drewna zaraz za tym laskiem. Tam możemy sobie to nasze drewno, cięte drzewa, możemy sobie, moi drodzy, je sprzedać. O, proszę. I tu mamy zjazd, moi drodzy. Jak widzicie, jedzie pociąg. Tu akurat nie ma zamykanych rogatek, więc musicie uważać. No i proszę, możemy sobie wjechać na nasz tartak. I zaraz zobaczymy, moi drodzy, ile hajsiwa uda nam się zyskać na sprzedanym właśnie w ten sposób tutaj drewnie. Dobra, ja sobie teraz muszę zobaczyć, jak tutaj wjechać. Ja dawno w tym tartaku nie byłem. Nie pamiętam, jak się tutaj wjeżdżało. Ale moi drodzy, chyba mieliśmy wjechać od drugiej strony tego właśnie budynku. Więc ja sobie tu spróbuję jakoś nakręcić, ale nie wiem, czy ja nie będę musiał. Wiecie, nie wiem, czy ja nie będę musiał się tutaj bardziej wyłamać. Bo ja tutaj nie jestem w stanie jakby. Czekajcie, nie było to tu dalej? Jo, to było chyba tu dalej. Jo, bo tu jest stawik. O, i tu mamy trigger, moi drodzy. Tu mamy trigger do sprzedaży drewna. Sobie tutaj wjedziemy. O, i to jest tutaj. Dobra, to jest tutaj, moi drodzy. Ja się oczywiście pomyliłem. Zobaczmy sobie, jak my tam stoimy na tym triggerku. Dobra, spróbujemy trochę wycofać. I moi drodzy, zaraz zobaczymy, ile kasy za to drewno, ile za tych drewno, moi drodzy, kasy zarobimy. Ile kasy za to drewno będzie. O, proszę, moi drodzy, jak widzicie, zarobiliśmy 42 tysiące 900 coś. Także, moi drodzy, proszę bardzo, tak samo widzicie, tyle, ile nam wyświetliło, tyle zarobiliśmy. Więc, moi drodzy, no, mamy jakby tę sprawę z głowy. Dobra, teraz, moi drodzy, jedziemy sobie z powrotem na nasz tartak, pozbieramy resztę tego drewna, które tam zostało. Tego oczywiście nie będzie aż tyle w kasy. Teraz dostaniemy raczej dużo mniej za te drewno, które nam tam jeszcze zostało. Sprzedamy tę resztę drewna i, moi drodzy, będziemy sobie pomału wracali na gospodarkę. Na gospodarce, moi drodzy, weźmiemy sobie vana i zbierzemy tę resztę tych cicików i pojedziemy też przy okazji sprzedać wełnę, ponieważ jak widzieliście, jest zapotrzebowanie na wełnę. Parę groszy uda nam się, moi drodzy, może w przędzalni zarobić. Bo wiecie, jak to stare powiedzenie mówi, pieniądz nie śmierdzi, więc moi drodzy, sobie zawsze te parę groszy warto zarobić. My, moi drodzy, mamy już 44 minuty do naszego spotkania. No i pewnie zdążę jeszcze tutaj to wełnę ogarnąć, może tą misję przygarnę, bo tam była jakaś misja transportowa. Zobaczymy, i taki dzisiejszy odcinek, bo jak widzicie, deszcz pada. Ja chciałem, moi drodzy, robić żniwa kukurydzy, ale niestety pogoda nie pozwala na to, aby robić żniwa, ponieważ pada. Tutaj jeszcze zapłaciliśmy za co? Aha, pensję pracowników, czyli najprawdopodobniej nasz towarzysz na moim ulubionym ciągniku jechał akurat. Nasz towarzysz tam skończył głęboszowanie pola. Więc, moi drodzy, my na razie jakby temat mamy z głowy. Dobra, to zostaje mi już tylko, moi drodzy, dojechać na nasz plac, załadować tę resztę drewna, która tam została. Bo to będzie tutaj. O.
Zjemy sobie tutaj po to nasze drewno. I tak jak mówię, będę chciał zobaczyć, czy znowu mi się tutaj monitory wywalą po godzinie nagrywania, bo to jest po prostu dziwne, że po godzinie grania monitory robią mi po prostu mahjonga w wersji błyskowej, albo bawią się w stylu daj mi pan ten monitor do wyświetlenia obrazu. Powiem wam tak, zmieniłem rozdzielczość na ekranu na 60 Hz w ustawieniach Windowsa. Miejmy nadzieję, że to coś pomoże, bo szczerze powiedziawszy, jak na razie nie mam pomysłu, co mogło spowodować te dziwne crashe, które miałem. Więc sobie ten temat jakby spróbujemy go zbadać. Zobaczymy, co mi powie Windows na ten temat. Bo jak na razie, moi drodzy, no niestety, ale o, co jest? Tego kawałka mi nie bierze z jakiegoś powodu. To znaczy, za cienkie są te kawałki, czy jak to jest? Mi ich nie chce brać. Nie no, czekaj, dobra, ten jeden mi tu wzięło, a ten drugi, tych większych. Dobra, ten drugi też mi wzięło. Dobra, to jeszcze mi tu jeden został po drugiej stronie. No i zostały te takie kikuciki. Ale te kikuty, moi drodzy, to ja sobie będę ogarniał za chwilę vanem. Zobaczycie, moi drodzy, także dzisiaj na odcinku zobaczycie dwie możliwości przewozu drzewa na handel. Moi drodzy, także będziecie mieć okazję jakby zobaczyć sobie po prostu kilka możliwości transferu drewna do tartaku. Taką możliwość wam dzisiaj dam. Dobra, i ładujmy się, moi drodzy. Ładujmy się, ładujmy się. Dobra, no i mamy. Dobra, to jest to całe drewno, które mamy załadowane. Tu jeszcze zostały, moi drodzy, omijaki i zostały korzenie do wycięcia. Te korzenia też będziemy kosić, ale jedźmy jeszcze z tym transportem. Zawieźmy ten transport na gospodę. Zawieźmy. Nie to. No dobra, ale dobra, dobra. Nie to, bo chciałem kamerę wewnętrzną. I moi drodzy, jedziemy sobie. Aha, jeszcze tylko bym jeszcze jedną rzecz sprawdził. A jo, mamy spięte pasami, także jest git. No i tu widzicie, zostały takie kikuty do pozbierania tu przy drodze, tam na polu. To wszystko sobie, moi drodzy, pomału pozbieramy. No i tak to mniej więcej wygląda. Powiem wam szczerze, że no, ja jestem wkurzony na mojego kompa, bo to nie pierwszy raz, kiedy on świruje mi pawiana. Nie mam pojęcia dlaczego. Od tej aktualizacji 50.0.13.30 ja non-stop mam jakieś problemy z komputerem po dłuższym graniu. Nie wiem, dlaczego to się dzieje, kurczę, no. Powiem wam tak, teraz tak, jeszcze tak wam powiem od razu. Zmieniłem profil grafiki, ustawiłem kartę graficzną na gaming, ustawiłem też, moi drodzy, rozdzielczość ekranu na standardową, plus ustawiłem odświeżanie z 59 Hz na 60. Wyłączyłem, moi drodzy, to co widzieliście, czyli wyłączyłem ustawienia optymalizacji płynności ruchu kamery. To pewnie nas autozapis tylko wpłynie na czas autozapisu, albo raczej na to, jak się będzie gra zachowywała przy autozapisie. Bo jak zobaczycie ten odcinek z zeszłego tygodnia, który wypuściłem, to zobaczyliście tam, że mi szarpało, ale i tak dalej mi szarpie. Także tutaj jakby no nie ma to wpływu, widać. Tamta funkcja nie ma wpływu. Przypuszczam, że to jest coś czegoś innego. Dobra, tutaj jak widzicie jedzie pociąg. Nie ma sensu się pchać, jak on teraz będzie przejeżdżał. O, animacji pociągu nie było. Albo może on przejechał, jak ja tam miałem lagi, tylko ja nie zwróciłem na to uwagi, nie? Co też tak mogło być. No dobra. No to nie wiem, moi drodzy, co tu się mogło wydarzyć. Bo dziwne cuda na kiju tu się dzieją przy autozapisie. Nie wiem, może od autozapisów coś gra po prostu, wiecie, zgłupiała. Miejmy nadzieję, że nie, że to nie jest od autozapisów. Bo jakby było do autozapisów, to znaczy, że to robi któryś mod.
ale nie wiem jeszcze który. Z ostatnich modów, które dodałem, no to jeszcze była ta kosiarka. Ten mod na te kosiarki od Jindira, to co z Modhava wyszło. Może to coś powoduje, że ta gra świruje pawiana. Może jo, może nie. Ale wiecie co ja sobie myślę? Że trochę źle przemyślał sprawę Giants, jeśli chodzi o kwestię autozapisów. To znaczy, moim zdaniem, w momencie kiedy pojawia się autozapis, to powinien się wyświetlić komunikat, przynajmniej gdzieś nie wiem, w górnym rogu albo gdzieś autozapis albo coś w tym desenie, a nie że ja patrząc na ten w momencie kiedy mi gra przycina, zastanawiam się czy to jest autozapis, czy co to jest. I to jest rzecz, która gdzieś tam w mojej opinii powinna zostać zmieniona. Oczywiście pewnie raczej próżno szukać update'u do tej tego farminga. Może w farmingu 22 coś w tym temacie zrobią. Nie wiem, moi drodzy, no ale tak sobie myślę, że może to coś pomoże. No a kolejna sprawa, no to kwestia po prostu ogólnie jakby wydajności mojego kompa. Może faktycznie coś gdzieś koliduje, tak że tu się, wiecie, trochę krzaczy, nie? Może tu gdzieś jest pogrzebane. Dobra, ja wiem, że jechałem pod prąd. Tu mamy ruch prawostronny. Na tej mapie. Dobra, jedziemy odstawić naszą lawetę i moi drodzy, przesiadamy się do auta osobowego. Przyjedziemy sobie tutaj vanem, bo miałem od razu wjechać tu vanem, ale człowiek nie pomyślał. Chciałem tu od razu przyjechać vanem, żeby ogarnąć jakby te wszystkie rzeczy, ale nie pomyślałem o tym, żeby tutaj od razu vanem sobie podjechać. Gdybym tu podjechał od razu vanem, słuchajcie, no to, moi drodzy, od razu byśmy robili dalszy ciąg naszej roboty. A generalnie ten odcinek ma na celu sprawdzenie po prostu jakby samej wydajności. Samej wydajności jakby kompa, tak? I mam nadzieję, że tutaj się jakby ta wydajność, mam nadzieję, że teraz po zmianie odświeżania, mam nadzieję, że ten komputer przestanie mi sypać ekranami. Mam w tym momencie nagrania, moi drodzy, jak wam mówię, mam 52 minuty. 52 minuty. W momencie kiedy wychodzi półrówna godzina, w tym momencie mam czarny ekran, restartują mi się monitory i gra się jakby sypie. Znaczy gra się nie sypie jako taka, chociaż jak widzieliście, dociągnąłem odcinek do, ten który był poprzedni, dociągnąłem do równej godziny i 30 minut chyba i przy próbie zmiany opcji w grze miałem po prostu totalnego crasha, po prostu gra mi się wysypała. Także moi drodzy, no nie wiem. Może faktycznie któraś modyfikacja powinna wylecieć z tej mojej paczki, jeszcze tego nie wiem. Będę oczywiście badał temat, bo tak jak mówię tutaj, zależy mi na tym, żebym dla was odcinki nagrywał stabilnie, normalnie, bez jakichś cudów na kiju. No ale jeśli faktycznie się okaże, że tego... No oczywiście pewnie będzie powód, żeby się przesiąść do Farminga 22. Ja wam powiem tak szczerze, na pewno nie zrobię tego zaraz po premierze. Po premierze też nie kupię kopii gry, jeśli chodzi o Farminga 22. Nie ma mowy, żebym kupił Farminga 22 zaraz na dzień premiery. A nawet jeśli kupię, moi drodzy, to i tak kupię go po to, żeby zobaczyć w ogóle co zmieniono, to i jak. No ale moi drodzy, do daty premiery Farminga 22 mamy jeszcze sporo czasu, bo Farming 22 ma się pojawić dopiero bodajże, bo nie chcę was teraz wprowadzić w błąd, ale Farming 22 ma się chyba pojawić dopiero w październiku tego roku. Więc moi drodzy, jak na razie no nic nie zanosi się na to, żeby Farming 22 był tego. Zresztą powiem wam szczerze, Farmingu 22 na razie niewiele wiadomo. Pojawiło się kilka materiałów dotyczących Farminga 22. Ja osobiście, moi drodzy, tak do końca tego nie śledzę, więc może coś nowego się pojawiło. Jedyne co wiem, to ma być coś na kształt pół roku, bo to widać było na jednym z pierwszych materiałów od gigantów, że tam na zdjęciach było pokazane pół roku. Ciekawy jestem, na... Właśnie Jorguś mi mówił, jak to... tego co on się orientuje, jak to ma działać.
Podobno ma to działać nieco inaczej od moda Seasons. Nie wiem jeszcze dokładnie jak. Jedyne czego się dowiedziałem to to, że Jorgus gdzieś tam oglądał jakiegoś niemieckiego youtubera, który zagaił któregoś z deweloperów Farming Simulator i na tej podstawie się Jorgus właśnie o tym dowiedział. Ja osobiście, moi drodzy, jeśli chodzi o Farminga 22, to Farming 22 jest farmingiem, który jak dla mnie na razie jest rzeczą nieznaną, niewiadomą. Będę chciał na pewno Farminga 22 zagrać. Będę chciał zobaczyć, jak Farming 22 funkcjonuje, jak sobie radzi i jak tego. Ale dopóki nie pojawią się oficjalne możliwość oficjalnego pogrania w Farminga, to przynajmniej do października pewnie nie będzie nic wiadomo więcej. No chyba że Giant jeszcze przez wakacje, może we wrześniu, wypuści jakieś, nie wiem, promo wideo albo coś, na czym będzie widać nieco więcej niż na tym, co ja widziałem. Chyba że już coś wyszło, o czym nie wiem. Moi drodzy, będę musiał zobaczyć do Nocura, bo tutaj Nocura zresztą pozdrawiam, bo oglądam jego materiały od jakiegoś czasu i staram się właśnie śledzić te materiały pod kątem właśnie Farminga 22. Wprawdzie nie jest to może, moi drodzy, jakoś tak bardzo, bardzo ważne dla mnie. Aczkolwiek, moi drodzy, warto wiedzieć, jak to będzie z farmingiem. Ciekawy jestem, jakie wymagania będzie miała tam ta gra. Czy będą nieco wyższe, czy raczej będą takie same jak w Farmingu 19. Czy raczej będą może troszeczkę lekko podwyższone. Przypuszczam, że pewnie będą nieco wyższe, ale jednak gdzieś tam w granicy rozsądku podejrzewam, że Giants, tak przypuszczam oczywiście, że Giants zrobi te, zrobi nam tę grę mniej więcej na podobne wymagania, jakie stawia Farming 19, także miejmy nadzieję, że tak będzie, bo tak jak mówię, ja na razie, moi drodzy, nie zamierzam zmieniać sprzętu. Gdzieś tam po cichu już zbieram kasę na nowe części, żeby tego mojego murzynka odmłodzić. Murzynka, mojego dziadunia odmłodzić. Nie wiem, co z tego, moi drodzy, wyjdzie, aczkolwiek pod plan gdzieś jakiś, moi drodzy, na to, żeby tego mojego kompa troszeczkę odmłodzić jest. Ale powiem wam szczerze, że teraz ten miesiąc oraz przyszły narobiło mi się tyle wydatków, że ja na razie póki co, no kumpel już mi mówi, że taka płyta główna, taka ta, takie podzespoły. Nie wiem, no jak będzie tak dalej, jak jest z moim komputerem, no to prawdopodobnie będę wymieniał płytę główną całkowicie. Łącznie z chłodzeniem, płyta główna, procesor, chłodzenie, kartę graficzną może zostawię starą, albo będę leciał na Integrze, ale raczej na Integrze nie, bo Integry, jak wiecie, się nie nadają do niczego. Integra jest jak psia dupa, przynajmniej jeśli chodzi o granie, bo to jest, umówmy się, Integra jest do wyświetlania grafiki, a nie do grania. Dlatego ja na razie patrzę pod kątem Integry negatywnie i nie widzę sensu, żebym na przykład na jakimś Intelu HD grał, bo powiem wam, nagrywanie na Intelu HD kończy się raczej czkawką w HD. Na sobie teraz zażartowałem z czkawką. Aha, nasz pracownik stanął, bo nie ma paliwa. Miałem nosa, żeby tu podjechać, słuchajcie. Kończyło się paliwo w naszym ciągniku, a zapomniałem natankować naszego towarzysza. A nie, on jedzie. Czekajcie, spróbujemy go tutaj zablokować. Dobra, zaraz mi wyskoczy komunikat, że został zablokowany. Dobra, ja go zwolnię, czekajcie. Niech on się... Dobra. I teraz go zwolnimy na chwilę. Ja tu zaraz piszę, słuchajcie, tego pracownika jeszcze raz. Tylko najpierw natankujmy mu ciągnik, bo nasz pracownik miał paliwo. Nasz pracownik miał tutaj paliwo. Zaraz się stąd wyniesiemy i, moi drodzy, wracamy, słuchajcie, do naszego całego programu. Aha, ja muszę jeszcze trochę bardziej do przodu wyjechać. O, teraz powinno być git.
Teraz powinien się znaleźć mniej więcej w obrębie triggera. Teraz sobie włączmy naszą pompkę. O, proszę. Weźmiemy sobie naszego towarzysza. Natankujmy mu paliwko. Zaczekajcie, natankował się czy nie? A, dobra. Jest, tankuje się. Tankuje się, także moi drodzy, zaraz będziemy mieć poziom paliwa taki, jak powinien być. Dobra. I zaraz puścimy pracownika, żeby nam robił dalej nasze pole. Tylko teraz ja zamknę tą naszą pompkę. Widzicie? Teraz ja sobie tu autem odjadę, dlatego przyjechałem po tą lawetę, bo sobie przypomniałem, że w tym żołnierze, moi drodzy, miałem mało paliwa. Dlatego tutaj, moi drodzy, jesteśmy. I teraz, moi drodzy, ja sobie wezmę naszego żołniera. Ustawmy go tak, żeby nam tego i puścimy tu zaraz pracownika. A przywaliłem tyłkiem o ten. No nic, trudno. A przywaliłem tyłkiem o. Dobra, on niech sobie jedzie. My podjedziemy tym autem pod gospodarkę. Ja tam zostawię to auto. O, proszę, ej, panowie. Chyba coś się poprawiło. No dobra, nie będę jeszcze chwalił z dnia przed zachodem słońca. Ale, moi drodzy, któraś z wyłączonych opcji albo w farmingu, albo zmiana rozdzielczości ekranu, coś chyba pomogły. Mówię chyba, ponieważ nie jestem tego pewny. Ale wydaje mi się, że poprawiło się coś z wydajnością. Wygląda na to, że jednak nagrywanie odcinków będzie możliwe na tym komputerze. A to by mnie cieszyło, słuchajcie, bo no tak jak mówię, niestety tamten odcinek skończył się wywaleniem do pulpitu. Nie rozumiem tylko, dlaczego Windows sobie zmienił rozdzielczość, a raczej odświeżanie sobie zmienił. Będę musiał się spytać kumpla. Może kumpel mi coś podpowie, co tu się zesrało. Pogadam sobie z nim, spróbuję go ściągnąć na TS-a. Nie wiem, czy się pojawi i się go coś zapytam, może on mi podpowie, co mi się stało, że dziesiątka domyślnie sobie wybrała taką dupiatą dupiaty centrum jakość odświeżania, częstotliwość odświeżania, kurde, mówię jakość, a chodziło mi o częstotliwość. Dobra, teraz tak, moi drodzy, my sobie tutaj zjedziemy, ten samochód zostawimy pod domem. Ja go po prostu tutaj postawię, słuchajcie, o, tu go postawię, potem po odcinku sobie tą lawetę zgarnę. Niech ten samochód sobie tutaj stoi. A my sobie teraz weźmiemy vana. Vanem pojedziemy, słuchajcie, na tartak. Wracamy z powrotem na tartak. Którym vanem, zaraz zapytacie? A tym vanem, który stoi tutaj. Weźmiemy sobie mesia. To najpierw pojedziemy się natankować. Poznając życie, to ja pewnie w mesiu zostawiłem mało paliwa. No oczywiście. Czy jest paliwo, ale moi drodzy, w mesiu będziemy musieli sobie dołożyć trochę tego paliwka. Zaraz sobie tu pojedziemy, moi drodzy, na moją stację benzynową. Czyli zjedziemy sobie tutaj na gospodarkę. Na gospodarce się natankujemy. O, zapis mnie złapał. Ja nie wiem, co jest grane z tymi zapisami, moi drodzy, że to potem ja tak, moi drodzy, latam. Podejrzewam, że któraś opcja z karty graficznej musiałbym ją przyłączyć. Nie wiem, która, żeby to wyłączyć, te tak zwane szarpnięcie po autozapisie. Bo widzieliście, że pojechałem dalej. Nie no, po prostu będę musiał uważać, słuchajcie, jak mnie łapie autozapis. I tyle, no, bo co tu innego widzieć. Dobra, zjedźmy sobie tutaj. Zatankujmy się nasz samochód i, moi drodzy, wracamy na tartak. Wracamy na nasz tartak.
Zjedziemy sobie tutaj tym zjazdem na drogę i pojedziemy tam do tartaku od strony supermarketu, żebyśmy sobie na spokojnie tam zjechali. W tym odcinku, który był w zeszłym tygodniu, moi drodzy, no niestety nagrały się jakieś szumy, między innymi szczękający pies, szczekający pies i jakieś inne rzeczy. No niestety tutaj na jakość mikrofonu Hiszpana niestety nie mogę poradzić nic. Mógłbym go co najwyżej wyciąć, ale to też nie miałoby sensu. Znaczy wyciąć, w sensie takim, że w ogóle nie nagrywać jakby dźwięku systemowego. Ale zależało mi na tym, żeby jednak dźwięki z gry były i jaki, żeby był TeamSpeak. Dlatego tamta ścieżka jest ustawiona w Akszynie, tak jak była. A propos Akszyna, moi drodzy, pojawiła się nowa wersja, która ma coś lepiej działać z graberami do przechwytywania obrazu i dźwięku. Coś podobno poprawili przy zbijaniu jakości audio z 7.1 i tam jakichś innych standardów. Coś tam do Elgato poprawili, nie wiem dokładnie, bo nie czytałem dokładnie change logu, ale dla każdego, kto używa Mirrorless Action, tutaj od razu Wam mówię, że taka sytuacja miała miejsce. Aha, co do, jeżeli faktycznie okaże się po jakichś 2-3 tygodniach, że to była wina częstotliwości ekranu, to moi drodzy, na moim kanale na pewno pojawi się City Guide tutorial, jak poprawić optymalizację w grach i przy nagrywaniu dotyczący właśnie częstotliwości ekranu. Powiem tam też m.in. dlaczego to było takie ważne i tak dalej. Jeśli okaże się, że to tylko od tego ta gra mi takie jaja robiła, że na przykład przy otwarciu F1 i zmianie ustawień nagle mi lagowało. W tym momencie mamy godzinę i 6 minut. Jak na razie ekrany mi nie zamrugały. Natomiast zobaczymy, czy jak wejdę znowu do jakiegoś menu w grze, czy znowu mnie wywali do pulpitu. Przypuszczam, że może tak się powtórzyć, więc moi drodzy, no tutaj musicie wziąć to też jakby na poprawkę, że taka funkcja, taka rzecz może się zdarzyć na naszych odcinkach. Tutaj, no niestety, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że mój komputer jest opieruna. Co tu się znowu wydziało? Aha, przewaliłem, słuchajcie, tutaj o ten róg budynku i zawiesiłem się na rogu, plus jeszcze na tej tutaj jakby deseczce. Dobra, zgarnijmy sobie, moi drodzy, tutaj te kawałki drewna, które gdzieś tutaj nam leżą. Jak widzicie, tutaj leżą jakieś kawałki desek, zaraz to sobie, kawałki takich malutkich rzeczy tutaj sobie zaraz zgarniemy. Dobra, niech ten samochód nam tutaj na razie sobie stoi. A my sobie, moi drodzy, tutaj te kawałki, o, tutaj widzicie, takie kikuciki zostały z drewna, to te kikuciki sobie załadujemy. Jeszcze piłą tam pokoszę te korzenie, może uda mi się ściąć kilka korzeni, tak żeby jeszcze trochę drewna odzyskać, bo same korzenie, wiecie, no moi drodzy, jednak znikają. Dobra, weźmy sobie, o, w ten sposób. Tu jeszcze gdzieś był kawałek, o proszę, tu mamy kawałek. Weźmy sobie go od drugiej strony, tak żeby ta grubsza część była od tej strony. Słuchajcie, ja sobie to tak może dam. Warto tutaj brać to po prostu od spodu, od przodu. Tak właśnie ten kawałki, te malutkie kawałki, to najlepiej tak sobie pozbierać. No i moi drodzy, od razu wrzucacie to sobie tutaj po prostu na vana. Tego mesia Wam polecam, to jest spoko mesio. Ten mesio sobie spokojnie radzi z przewożeniem właśnie tego typu towarów. Jest bardzo prosty, bardzo fajny. Ja go polecam. Nie pamiętam tylko, gdzie go pobierałem. Tylko od razu mówię, uważajcie na tego Mercedesa, bo jest tyle wariacji tego Mercedesa, że niektóre są z autoloadem, inne są bez. Jeszcze inne mają jakieś gazety, jakieś piktogramy, inne cuda na kiju. No a niestety podstawowe funkcjonalności leżą i kwiczą, lub też optymalizacja leży i kwiczy. Więc moi drodzy, pamiętajcie, że ten mesio, którego ja mam, on jest spoko, ale to też nie jest jakby... Oj, jak mam to określić? Patrzcie, no trzymaj tam, nie lacie. Nie są to na pewno wersje mesio, nie jest ten mesio na pewno idealny. Pewnie znajdziecie wersję lepszą tego mesia. Natomiast mówię, tą wersję mesia, którą ja mam, ona mi się po prostu sprawdza i też dlatego mam tego mesia.
Mesio, czyli Mercedes, moi drodzy. To jest chyba Mercedes Vito, jeśli mnie pamięć nie myli. Bardzo fajny Mercedes, jak wiecie, już mam go przez gruby czas godzin. Tutaj jakby nie mówić, ale jednak te godzin tutaj nabitych w farmingu mam dosyć sporo i tutaj jakby ten Mesio jest praktycznie prawie, że od początku kampanii. Cały czas ten sam Mesio, był tylko parę razy aktualizowany, parę razy przywracany. Jakieś cuda się z tym Mesiem działy, miałem kilka interakcji tego Mesia. No i jak na razie ta bez autoloada po prostu najlepiej mi się sprawdza. Na tej wersji Mesia mi się fajnie gra. Generalnie jestem zadowolony z niego i póki co jak na razie nie zmieniłbym tego Mesia chyba raczej na nic innego. Początkowo chciałem tutaj Fiata Ducato, ale Fiat Ducato niestety znalazłem Fiata Ducato, ale był taki, że nie podobał mi się po prostu. Jego jakby wykonanie, jego... No co jest ty? Dobra. Widocznie krzywo musiałem to drewno złapać. Jego wykonanie tego Fiata Ducato po prostu nie podobało mi się jego wykonanie. Gdzieś tam miał jakieś błędy, które no po prostu w skrócie mówiąc odstraszyły mnie od Fiata Ducato. Ale powiem wam, że samego Fiata chciałbym mieć Ducato. Zresztą nie tylko Fiata Ducato, bo i zwykłego Fiacika, tam powiedzmy maluszka, czy też moi drodzy, czekajcie, kontrolę to było? Tak, kontrolę. Dobra. Ja mogę ściąć? Dobra. Dobra, to pierwszy gniaczek. Tutaj mamy drugi gniaczek. Chyba troszkę bliżej muszę podejść. Nie, no nie łapie nic kubańca. O, dobra, złapało. Nie mówię nic. Złapało nam tego gniaczka. Dobra, my to potem będziemy dźwigać siłaczem, także moi drodzy, nie martwcie się tutaj tego, o te pniaczki, my sobie będziemy te pniaczki zbierali siłaczem. Sobie będę to wszystko siłaczem tutaj opindalał, także... Moi drodzy, no wiecie, kasa musi się robić. Mamy godzinę 24, także moi drodzy, pozbieramy te pniaczki i będziemy kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wyjdzie całkiem spoko. Jeszcze tutaj oczywiście tam zostały jeszcze dwa pniaczki do ogarnięcia. Tu jeszcze zostało, widzę, takie kawałki. Dwa takie kawałki zostały. Poczekajcie sobie, od razu może to byśmy wzięli. Ja tutaj będę w stanie to złapać. Raczej nie bardzo. Moment, może bym sobie tą kamerę wyłączył. Będę widział, czy mi tutaj ten trigger to wziął. To nie bardzo, dobra, to może spróbujemy sobie tutaj jakoś to inaczej potem ogarnąć. Weźmy sobie jeszcze te nasze korzonki. To są takie jakby... Co tu się... Aaa! O, pierona, zaśmiało, złapał autozapis. No dobra. Weźmy sobie tutaj. Mógłbym w sumie tym vanem trochę bliżej podjechać, słuchajcie, byłoby wygodniej. Dźwigać te korzonki. Jeszcze tam dwa zostały do wycięcia. Także pojedziemy sprzedać to drewno, zjedziemy sobie na główną gospodarkę i będziemy kończyć, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że taki odcinek będzie dla Was spoko. I to jest odcinek, który jest zapasowy na przyszły tydzień, ponieważ ten, który nagrywaliśmy z Hiszpanem, jest na dzisiaj, czyli na dzisiejszą sobotę, czyli na 8. Natomiast... O, dobra, mam to. Tylko po prostu czasem tej łapki nie widać. Szkoda, że jej nie widać, bo byłoby wygodniej. Gdybym wiedział, że ja to niosę, to tu widzę, tak? Ale no, niestety nie ma tak dobrze. Nie wiem, ile zarobimy za to drewno. No ale moi drodzy, nie spodziewajcie się kokosów. Powiem wam szczerze, nie spodziewajcie się kokosów. Ja zresztą też się nie spodziewam kokosów, jeśli idzie o to drewno. Raczej obstawiam, że będą to grosze. Ale moi drodzy, wiecie, jest takie stare powiedzonko, grosz do grosza, a nazbiera się kokosza. I tutaj, moi drodzy, jakby patrzeć na to, no jednak jest to coś. Słuchajcie.
Aha, czyli tu mam nieścięte to. A nie, ściąłem to drewno tylko. O, teraz mnie złapało. Dobra. Czasami niestety tak jest, że ono czasem łapie, czasem nie. No i te korzenie to już sobie potem, moi drodzy, powycinam poza odcinkiem. No chyba, że ten odcinek przedłużę specjalnie, żeby zobaczyć, czy tą grę mi znowu wywali, czy też nie. Wiecie, o, powiedzmy, dajmy tylko drugi gówniaczka tutaj. O, dobra, niech sobie tam leży. Jeszcze tu wejdą trzy pniaczki i myślę, że to wszystko wywieziemy, słuchajcie, do tartaku i będziemy na tym kończyć. No dobra, co tu jeszcze zostało? Tu jest jeszcze o, taki kawałek, to go od razu zgarnijmy. Taki jeszcze widać, że tu coś leży. No jak widzicie, niestety dzisiejszy dzień w farmingu jest trochę inny. No ale po kilku odcinkach ze żniw, tam gdzieś jakiś prac polowych, myślę, że taki odcinek deszczowy, bo tak mówię, ja zazwyczaj tartakiem zajmuję się w deszczu, no bo to jest, wiecie, robota, która nie wymaga pogody. Nie wymaga pogody, jeśli chodzi o to, jak kiedy się to robi. Nie musimy mieć do tego, nie wiem, tak jak przy żniwach, musimy mieć w miarę ładną pogodę, sucho i tak dalej. Tak tutaj, moi drodzy, jeśli chodzi o, no wiecie, o granie, w sensie, wiecie, dobra, weźmy sobie teraz, mamy kolejny pniaczek. Weźmy sobie ten też pniaczek. Troszkę za ciężki, widzicie, że nas trochę ciągnie w dół, więc jest on troszeczkę za ciężki, ale myślę, że tutaj jakby nie będzie tego problemu z tym, żeby tutaj sobie ten nasz pniaczek dołożyć. Spróbujmy go odwrócić, nie wiem, czy to mi się uda, ale spróbujmy go tutaj położyć, tego pniaczka, tak żeby on nam, o, no dobra, no mniej więcej tak jakoś, żeby on nam tutaj wpadł. Ja go spróbuję jeszcze troszeczkę przysunąć. Dobra, zobaczmy, czy da mi się go. Aha, dobra. Znaczy, że łapie mi nie tego, co chciałem. Dobra, a powiedzmy mniej więcej tak, go dał. I tu jeszcze przyjdą, moi drodzy, kolejne dwa pniaczki. Bo tych drzew jednak mieliśmy tam trochę ściętych, także, moi drodzy, warto te pniaczki powycinać. Tu widzicie, zostało taki kawałek korzonka, tam gdzieś jeszcze coś leży. Także, moi drodzy, no jest tutaj trochę tego ściętego drewna, także, moi drodzy, tutaj, a jak widzicie, moi drodzy, warto też, moi drodzy, te pniaczki tutaj jakby ścinać, kosić, zwał jak zwał. Moi drodzy, jeśli ktoś chce mieć jak największe zyski, to warto to robić. Tutaj jak ostatnio robiliśmy live'a z Hiszpanem, bo robiliśmy live'a, moi drodzy, jak pamiętacie, na kanale zrobiłem tego live'a na spontana. Ktoś mi tam potem w komentarzach pisał, jeśli ty, mój drugi widzu, widzisz to, że do mnie pisałeś, moi drodzy, no to tutaj jednak staram się grać bez cheatów na tyle, na ile się da. I też, no, gdzieś tam, wiecie, jakieś drobne, no jednak czasami cheaty się zrobi. Ale ja zazwyczaj starałem się stosować te cheaty albo w trudnych sytuacjach, na przykład sprzęt mi się przewróci. Też pewnego rodzaju jest to cheat, to, że mogę sobie rzucić sprzętem, że tak powiem. Natomiast reszta rzeczy, no to jednak staram się unikać jakiegoś cheatowania, żeby jednak, bo wiecie, chodzi o własną przyjemność z gry. Gram tak, żeby mi to dawało przyjemność, a jak jeszcze mogę dla Was nagrać z tego odcinek, to już jest w ogóle full wypas. Także, moi drodzy, jeśli chodzi o moje podejście do farminga i moje podejście do gry, jest ono właśnie takie. Jeśli mogę nagrać dla Was odcinek, w którym pokażę jakby ciekawe rzeczy w farmingu, pokażę coś fajnego, to, moi drodzy, ja jestem jak najbardziej za, żeby taki odcinek dla Was zrobić, żeby Wam pokazać coś fajnego. Słuchajcie, nie wiem, czy tu jeszcze gdzieś nie było pniaczka. Gdzieś tu chyba przy tych drzewach. Tak, tu są jeszcze pniaczki. Tu jest jeszcze pniaczek. To już jest chyba ostatni pniaczek. Już chyba więcej pniaków nie będzie. Zrobimy to tak możliwie jak najniżej, żeby tego drewna z tego było jak najwięcej. Dobra, i to był chyba ostatni pniaczek, a nie, tu jeszcze jest jeden. Jeden z ostatnich chyba. Miejmy nadzieję, że ostatni pniaczek, z którego będziemy coś ścinali. Miejmy nadzieję, że się uda. A zobaczymy. Coś tu niby piła łapie, ale
Dobra. Ktoś nam tu piła złapała. Weźmy najpierw te większe pniaczki. Pozbierajmy te większe pniaczki. I będziemy, moi drodzy, jechać na tartak z tym wszystkim. Tu jeszcze coś leży, jakiś kawałek czegoś. Lecz ja to mogę... Jeszcze spróbujemy może pod kucnięciem. Nie, niestety, nie uda mi się tego złapać. Jeszcze, o, widzieliście, że mnie złapało. Zapis mnie złapał tutaj, także... No też takie... Trochę przypał. Niestety tak gra mi się frozuje przy zapisie, także tutaj... Któryś mod musi to robić, bo to nie jest normalne. Niestety nie wiem, który. Więc, moi drodzy, no na razie temat jakby zostawiam w takim kształcie, jak on jest. No ale jak uda mi się, moi drodzy, ogarnąć temat, może któryś mod wyleci z dedyka. Powiecie, ostatnią rzeczą, którą tu ostatnio dodałem, to była ta kosiarka z modhuba. Może ta kosiarka tutaj coś powoduje, ten zestaw Jundira. Może tu jest gdzieś jakiś problem. Pamiętajcie, że modyfikacja, no to jest jednak dosyć istotna sprawa. Dobra, weźmy sobie teraz tak, tu już mamy zebrane. Tu jeszcze jakiś pniaczek był. Aha, tu zebraliśmy nasz pniaczek. A zobaczmy sobie tu. Też jest zebrany pniaczek. I w sumie zostały nam trzy pniaczki. Trzy pniaczki? No chyba trzy pniaczki nam zostały. Ja sobie teraz spróbuję tutaj... Aha, bo tam jest pewnie ten i to będzie trzeba... Dobra, tego nie zgarnę, bo to jest... To będzie trzeba wziąć wycinarką do korzeni. Dobra. Widzicie, że nas trochę ciągnie w dół, czyli ten pniaczek jest dosyć ciężki. Nie mogłem tu autem podjechać bliżej. No ale już dobra, powiedzmy, że się nie do końca udało. Żeby tutaj autem podjechać. Dobra, niech ten pniaczek tu nam leży. I teraz, moi drodzy, zostały nam jeszcze chyba dwa. I z tym wszystkim jedziemy do tartaku i będziemy kończyć. Jest godzina 22. Śmiesznie by było, jakby się okazało, że faktycznie od odświeżania ekranu mi ten komputer tak świrował. No ale przynajmniej będę już wiedział, muszę sobie to tylko gdzieś zanotować. Sprawdź częstotliwość odświeżania monitora, gdy będziesz nagrywał, albo przed nagraniem. Sprawdź częstotliwość odświeżania. Coś w tym deseniu, moi drodzy, będę musiał sobie jakąś notatkę na to zrobić, bo wiecie, jak to ja mam sklerozę jak stary dziadek, więc tutaj jakby pewne rzeczy będę musiał sobie zanotować. Dobra, moi drodzy, miałem sobie dzisiaj pizzę zamówić, ale nie, nawet nie będę sobie zamawiał. Wiem, nie powinien tego mówić, ale moi drodzy, no wiecie, pizzę lubię. Pizzę to sobie chyba w piątek zamówię, a na razie, moi drodzy, sobie jeszcze, bo powiem wam szczerze, ja jestem tylko o śniadaniu i chyba o dwóch jogurtach, więc tak naprawdę na razie nie miałem czasu nawet, żeby zjeść, bo od ostatniego czasu ja po prostu dużo rzeczy robię, dużo rzeczy ogarniam i jakby tak mój czas jakby mi ostatnio ucieka, bym to, moi drodzy, skomentował. Wiecie, tu jest jakiś pniak do wzięcia? Jest tu coś jeszcze do wzięcia? Nie, chyba nie ma. O, tutaj zgarnąłem tego pniaczka. A nie, to coś jest, tylko... To jest z jakiegoś powodu... Dobra, udało mi się to zgarnąć. Dobra. Tam jeszcze było chyba jedno niedocięte. Zaraz zobaczymy. Jeszcze tu było chyba jedno niedocięte. Tu już byłem, tu już wziąłem. Teraz tu gdzieś był jeszcze pniak. Zawsze mam problem, żeby trafić. O, tu są jeszcze pniaczki. Czekaj, no chodź no tutaj, cholera. No co jest ty? Raz mi się tu łapka pokazała, ale... Albo mi się tylko wydawało. No to pieruna. Mi się inno wydawało chyba. Dobra, spróbujemy sobie tutaj podejść do tego kolejnego drzewa. Jest tutaj ten pniak w ogóle? Jest tu łapka? No nie mam łapki. Dobra, to spróbujemy sobie jeszcze tutaj skosić ten kawałek. Ściąć to.
Dobra, zobaczymy ile się tutaj uda, ale to będzie... Będą grosze, moi drodzy, z tego. Dobra. I teraz, moi drodzy, weźmy sobie ten nasz miniaczek, bo gdzieś tutaj rzuciłem te krzaki. Czekajcie, to leży tutaj. O, mordę. Wyszedłem sobie do Windowsa. Sorry, moi drodzy. Chciałem Ctrl, a wcisnąłem Windows, także... Cały ja. O, jeszcze tu... O, patrzcie, jeszcze tutaj coś jest. Jeszcze da się ściąć. Ej, no super, dobra. I teraz spróbujmy sobie to wziąć. Tam mi jeszcze został gdzieś kawałek, bo widziałem, że tu jeszcze był kawałek. Jeszcze go gdzieś rzuciłem w tą trawę. Będziemy musieli go znaleźć, bo ja go gdzieś rzuciłem po prostu w trawę, tak na odpierdziel. Ale powiem wam tak, nie wiem, może faktycznie zmiana częstotliwości odświeżania coś dała. Może faktycznie te 60 Hz musi być podbite. O, i spadło. Musi być pewnie 60 Hz pod Windowsem, bo inaczej mi to po prostu nie działa, nie? Znaczy, no, może faktycznie. Nie wiem, kurczę, bo powiem wam szczerze, że... Wiecie, ja z graniem to... Pograć pogram, ale jeśli chodzi o jakieś takie growe technikalia, to tak... Co uda mi się sprawdzić, no i co w moim wypadku wypali, a co nie, no to tym mogę się z wami podzielić i to jest tyle, tak? Także... Jeśli chodzi o jakieś ekstra gamingowe doświadczenia, no to niestety, ale nic takiego dla was, moi drodzy, nie mam. No pierun jasny, gdzie ja to dałem? Gdzieś tu leży kawałek drewna. No pierun jasny, kaj to jest. Zaraz zaczną tu granatami rzucać. I będzie tu Armagedon. Aj, jest to drewno, kryjo tu miał. Tu nie. Tutaj chyba. Gdzieś nie. A może tu leży. Gdzieś nie. No pierun jasny. Aj, ja to drewno tutaj położę. Ciepłem przy was ten kawałek. Nie wiem, jak go ciepnął i nie mogę go znaleźć. Łaża tu koło tego i łaża, i łaża. I nikaj nie mogę tego znaleźć. Ja mam szczerze, że jest dzisiaj kłębek nerwu zaś, także tutaj... Dobra, patrzymy, patrzymy, może coś się wyłapie. I nie ma. Czekaj, tu coś leży, może? I nie ma. Dobra, może jakbym tu wjechał, słuchajcie, o, ale mnie zaś cofło. Może jakbym tu wjechał, słuchajcie, z kosiarką i ta trawa wykosił, to bym tu pewnie znalazł te, co teraz szukam. Więc jak ktoś z was wieka i o to ciepnął, dajcie mi znać w komentarzach, a ja sobie to poprawię. Także możemy się tak dogadać. Choć podejrzewam, że jak wy będziecie oglądać ten odcinek, to już to dawno będę miał posprzątane. Bo teraz tak, wiecie, na gwałt tego szukam i nie mogę znaleźć, nie? Dobra. Chyba, że to kajś tutaj poleciało w dół. A ja nie widzę, że to kajś tu poleciało, nie? Jak tak, to będzie kajś tutaj na dole. Ale nikt nie widzę tego, nie? Dobra. No dobra, moi drodzy. To jedziemy z tym, co jest. Bo szkoda przyciągać ten odcinek. Jedziemy z tym na tartak. I zjedziemy, słuchajcie, na... Potem wrócimy sobie tutaj. O, tam jeszcze coś leżało, czekajcie, zobaczmy. Może to jest ta zguba, której szukam. Zaraz sobie zobaczymy. Może to jest ta zguba, której szukam, bo tu jeszcze coś leżało, widziałem. Jakbym tutaj podświecił światłami. Jeszcze tu gdzieś coś widziałem, bo tu coś leżało. Może mi się nie oddawało. A nie, tu jest, ja, faktycznie tu
Tu się leżała kawałek drewna, ale to z jakiegoś innego drzewa. To musiało być chyba przełączone już dawno. Dawno to musiało zostać przełączone przeze mnie. Dobra. Teraz muszę się spiąć jeszcze raz z pasami. No i dobra, jak znajdę znowu jakieś kawałki, to najwyżej potem ja sobie będę to pomału zwoził. Dobra. Dobra, widzę, że mi tutaj kawałek wystaje na dupie. Musiałbym to jeszcze raz tam założyć, ale że mi się nie chce. Słuchajcie, zobaczymy, co się stanie, jak ja sobie z tym tak pojadę. Miejmy nadzieję, że ten skrypt będzie działał. Będę w stanie to drewno zawieść. Ja sobie jeszcze włączę koguty. Polecimy sobie na kogutach. I miejmy nadzieję, że to drewno uda mi się tam zawieść. Dobrze, że nie ma tutaj automatycznego sprzedawania drewna, że wiecie, wjeżdżacie na trigger i od razu wam się sprzedaje. Tylko jest ono sprzedawane na zasadzie takiej, że wiecie, no, że sprzedajecie je w taki sposób, że jedziecie tam w dane miejsce, gdzie to sprzedajecie i dopiero musicie kliknąć klawisz interakcji, żeby wam się to drewno sprzedało. Zaś pewnie będziemy się widzieć z pociągiem. Jakoś ja mam szczęście, zawsze jak tutaj jadę w tej okolicy, to zawsze jest pociąg. Jak już tutaj za tym laskiem dojeżdżam, ten przejazd na tartak, to tam zawsze widzę, że mi potem pociąg przyjeżdża. Także moi drodzy, jak widzicie, mam godzina 31 i jak na razie nagranie idzie całkiem spoko. A właśnie, z ciekawości zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz, której ja nie sprawdziłem. Ej, patrzcie moi drodzy, ja mam stałe 60 klatek. Stałe 60 klatek. Ja dawno nie widziałem, żebym ja w tym miejscu miał 60 klatek. Czajcie to. Nie no, jestem w szoku, powiem wam. Może faktycznie, bo wiecie, ja tego kompa po prostu miałem po przywracaniu. On sobie tam jakieś domyślne parametry wybrał. Ale te pomyślne parametry, no niestety się gówno sprawdzają. Więc możliwe, że wiecie, no. Zjedźmy sobie tutaj. Teraz tutaj za ten budynek. Najmniej będę wreszcie pamiętał, jak mam tutaj wjechać, żeby tutaj te drewno przywozić. No i teraz moi drodzy, to drewno sobie sprzedamy, zobaczymy, ile za te ścinki, ździepki, ściepki, ile za to dostaniemy, zaraz zobaczymy. Dajcie sobie tutaj teraz, o, ogarnę w ten sposób. Jak to się tutaj robiło? Aha, przez R. Wiele zarobiliśmy. No, 1400, no to są grosze. To są grosze. To są grosze, ale powiem wam tak, jak za taką ilość drewna, za taką ilość drewna, jaką my teraz przywieźli, to i tak nie jest źle. Zawsze parę groszy. Dobra, to moi drodzy, jademy. Słuchajcie, wracamy sobie na główną gospodarkę. I myślę, że na głównej gospodarce zakończymy. Miniaturkę odcinka już mam zrobioną, także jest git. O, trochę mnie teraz przylagowało. No i moi drodzy, zobaczymy, jak to będzie, nie? Także ja, moi drodzy, będę już pomału kończył. Mam nadzieję, że taki odcinek wam przypadnie do gustu. No i też mam nadzieję, że u mnie ustabilizuje się w końcu ten komputer po tym, co ja teraz zrobiłem. Wychodzi na to, że jak chcesz być dobry w tym, co robisz, sprawdzać wszystko dokładnie, skrupulatnie. A co do odcinku, jak ustawić w 10 odświeżanie ekranu, to ja wam, moi drodzy, takie coś zrobię. Pokażę wam, gdzie to jest i czym się to ustawia. Bo powiem wam szczerze, w 10 to jest tak ukryte i tak trochę w głupim miejscu, że moim zdaniem to powinno być na głównej ekranie, na głównych ustawieniach. Wchodzę w ustawienia ekranu i tam mam wszystko. Rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, moim zdaniem to wszystko powinno być w jednym miejscu wybierane z listy rozwijanej. Jak już się bawią w te nowe menu, to moim zdaniem tam właśnie powinno się to znajdować. Tych korzeni nie będziemy już dzisiaj kosić, ścinać, nie będziemy już tych korzeni. Trochę mi się tu za bardzo wyjechało.
Kradniemy sobie prawo od tej strony. Nie wiem, którą drogą teraz jedziemy, czy jedziemy w kierunku supermarketu, czy nie. Bo tego nie sprawdziłem, moi drodzy, straciłem chwilowo orientację w terenie. Aha, my mieliśmy jeszcze wełnę sprzedać. Patrzcie, moi drodzy, ja zapomniałem o tej wełnie. No dobra, to jeszcze sobie zrobimy kursik z wełną. Albo nie, moi drodzy, nie, dobra, dobra, ja sobie tą wełnę sprzedam poza odcinkiem, bo już mamy godzinę 35, a jak chcesz, by ten odcinek miał góra, godzina 40, godzina 45, a zawiezienie tej wełny do sklepu to będzie dłuższa jazda, więc ja się na to na razie, moi drodzy, nie piszę. Zostawiam to po prostu tak, jak jest. I moi drodzy, na razie leję na ten temat. No dobra. Zjedziemy sobie tutaj. Podjedziemy sobie tym vanem pod dom. Tam, moi drodzy, zakończymy dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że taki odcinek trochę jest dupy, trochę szczapy. Mam nadzieję, że wam się spodoba. I mnie jeszcze w tartaku oczywiście zostało wyciąć korzenie. To sobie zrobię już poza odcinkiem. Będę musiał tam przyjechać z paliwem i z warsztatem. Te maszyny, które tam są w tartaku, ponaprawiać. Pomyć, moi drodzy, natankować. Chociaż tam akurat, jeśli chodzi o tankowanie, to, moi drodzy, kanisterek tam jest. Czułeczka tam jest, także akurat na tankowanie to może nie. No ale mobilny warsztat, będę musiał tam podjechać z mobilnym warsztatem i te maszyny sobie naprawić, bo tam niestety nie ma placu na taką robotę. Dobra, zjedźmy sobie tutaj zaraz na pod dom. Zjedźmy sobie tym vanem pod dom. I pod domem, moi drodzy, się pożegnam z wami, bo już najwyższa pora, aby kończyć to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że taki odcinek, który tutaj mamy, ja sobie tutaj podjadę o pod dom. Mam nadzieję, że taki odcinek... Po co mi tu podłazisz, Burek? Pieronia jeden. Dobra. Podlos mi tu praktycznie prawie pod auto. Dobra, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Będziecie chcieli wdepać na następne odcinki. Aha, już sobie Bluetooth nie wyłączył. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Będziecie chcieli wdepywać na kolejne odcinki. Ja oczywiście zapraszam wszystkich zainteresowanych do subskrypcji kanału, dodawania łapki w górę, jak wam się odcinek podobał. No i oczywiście, moi drodzy, zapraszam was też do, moi drodzy, do udostępniania materiałów. Jak chcecie, jak wam się podobało, chcecie się podzielić, to, moi drodzy, wszystko jest. No i sekcja komentarzy tradycyjnie jest dla was. Byłem z wami oczywiście tutaj ja, czyli Hisashi, na mojej flagowej ferii, czyli na flagowej serii mojej, czyli na wujkowym gospodarstwie. Więc ja się z wami żegnam. Mówię wam do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Do następnego, moi drodzy. No i cześć wam.